O tym wiedzą nawet dzieci. Zapłaciłeś już za śmieci. Włącz logikę w każdym kroku. Wezmą je za darmo. W przoku. Nie zapłacisz drugi raz. Zyskasz ty i zyska las. Zużyta elektronika. AGD. Sprzęty domowe. Chemikalia. Leki. Baterie. Akumulatory. Opony. Gruz. Szkło. Papier. Popiół. Są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach. Z opłat za pozostawione w przok odpady zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Suwałki posiadający dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Nie oszukuj sam siebie. Nie płać dwa razy. SOWA to po rozwinięciu skrótu strefa odkrywania wyobraźni i aktywności. Można powiedzieć, że to mikroskopijna wersja znanego Warszawskiego Centrum Nauki Kopernik. Strefa powstanie w pierwszym kwartale przyszłego roku i według planu działać będzie przez 5 lat. Jej sercem będzie przywieziona do miasta wystawa mająca umożliwić odwiedzającym eksperymentowanie. Znajdzie się na niej, jak informuje Centrum Nauki Kopernik, od 15 do 18 stałych eksponatów zaprojektowanych i zbudowanych przez zespół CNK. Ukazują one zjawiska związane z różnymi dziedzinami nauki, takie jak ruch, światło czy procesy biologiczne. Znalazły się wśród nich m.in. kolorowe cienie, rysowanie w lustrze czy zadanie usyp mapę. To stała, interaktywna ekspozycja, ale prócz niej będą się u nas pojawiać również inne projekty prowadzone przez Centrum Kopernik dotyczące na przykład technologii kosmicznych czy ochrony środowiska. Celem projektu jest wzrost zainteresowania nauką i budowa motywacji do edukacji oraz wyboru kariery związanej z różnymi dziedzinami nauki. Podobne przedsięwzięcia powstaną w 30 polskich miastach.